Czyżyny to niegdyś była wioska leżąca niedaleko Krakowa. Pomiędzy Rakowicami a Czyżynami znajdowało się rozległe błonie, gdzie na przykład w średniowieczu obozował oblegający Kraków cesarz Jan Luksemburski, a w XVIII wieku szlachta polska witała tutaj Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasadniczo jednak tereny te służyły jako pole ćwiczeń kawalerii. Pod koniec XIX wieku także tutaj zaczęto puszczać balony. Zaś w roku 1912 powstało wojskowe lotnisko, które służyło przez całą I wojnę światową. Było ono o tyle ciekawe, że w 1914 roku właśnie tutaj znajdowała się poczta etapowa takiej pierwszej poczty lotniczej, która łączyła Wiedeń z frontem. Następnie to lotnisko było rozbudowywane, szczególnie w latach 20-30, kiedy do części wojskowej dołączono także część cywilną. Wtedy prowadzono wykup ziemi, dzięki temu mieszkańcy Czyżyn mogli sobie na przykład ufundować kościół. W czasach okupacji Niemcy zajęli lotnisko i jeszcze je rozbudowali. Ono sięgało aż mniej więcej na tereny dzisiejszego placu Bieńczyckiego. W tym czasie wybudowano 2-kilometrowy pas startowy, zachowany do dzisiaj pomiędzy osiedlami. Ostatnie samoloty odlatywały stąd jeszcze na początku lat 60. 14 października 1963 roku definitywnie zamknięto lotnisko. Było to spowodowane faktem, że na terenie lotniska zaczęły powstawać wysokie wieżowce i po prostu lądowanie tutaj nie było już bezpieczne.